Justyna Kowalczyk żegna męża. Opublikowała zdjęcie z Kacprem Tekieli. Pogrążona w żałobie Justyna Kowalczyk po śmierci ukochanego męża pokazała w sieci wspólne zdjęcie. Pożegnała go krótkim, ale pięknym wpisem. Justyna Kowalczyk opublikowała na Instagramie... Jeszcze kilka dni temu cieszyła się z wyprawy do Szwajcarii, gdzie pojechała kamperem razem z mężem i ich malutkim synkiem. To właśnie tam mąż mistrzyni olimpijskiej zdobywał kolejne szczyty czterotysięczników. Niestety, dziś rano media obiegła wiadomość o śmierci męża Justyny Kowalczyk. Kacper Tekieli zginął po tym, jak spadł z lawiną na północną stronę szczytu Jungfrau. Teraz Justyna Kowalczyk opublikowała zdjęcie z ukochanym mężem. Pożegnała go pięknymi słowami. Był moim wszystkim, napisała na Instagramie. Kilka godzin wcześniej Justyna Kowalczyk zabrała głos po śmierci męża i również opublikowała piękny wpis, w którym wyznała, że Kacper Tekieli był dla niej najcudowniejszy. Biegaczka narciarska nie ukrywa, że przeżywa ogromny osobisty dramat. W trudnych chwilach wspierają ją fani i gwiazdy, które publikują w sieci poruszające komentarze. Justynie Kowalczyk i bliskim Kacpra Tekieli życzymy dużo siły w tym trudnym dla nich czasie.